Was wszystkich na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na wrzesień. Na początek kilka słów na temat tego, co się dzieje. A mianowicie dzieje się tak, że będę jechała na urlop i to już niebawem, 29 sierpnia. I dopiero wracam, będę w Polsce na urlopie i dopiero wracam około 15 września. No i wówczas jest kurs Planu Duszy online. Dlatego jeśli macie jakieś tutaj chęci, żeby napisać do mnie, to proszę piszcie po urlopie, po 15 września, jeśli chodzi o czytania, indywidualne sesje z tarotem i wszelkiego innego rodzaju rzeczy. Książka, bardzo dziękuję, sprzedaje się, w sensie przedsprzedaży. Niebawem będę wiedziała już dokładnie, kiedy będę mogła wysyłać te egzemplarze dla wszystkich tych, którzy książkę zamówili. Bardzo proszę o cierpliwość. Na pewno będą te książki we wrześniu wysłane. Także to tyle. I jeszcze na temat losowania, które mamy dwie talie tarota, które nadal są aktualne, dostępne na losowanie. Jeśli jesteście zainteresowani taliami, to bardzo proszę, weźcie udział, subskrybujcie. Jeśli osiągniemy we wrześniu 15 tysięcy, to losowanie będzie we wrześniu. Jeśli nie, to poczekamy, aż osiągniemy tą liczbę i wtedy będzie losowanie. Być może jeszcze jakaś inna niespodzianka, ale to przemyślę później, już po moim urlopie. Jeszcze chciałam przypomnieć o tym, że kurs odczytu planu duszy będzie się odbywał online na platformie Zoom. Wszystkiego można się dowiedzieć na stronie internetowej www.planduszy.pl. Tam możecie też opłacić kurs, tam są informacje, co się będzie działo na kursie. I zapraszam wszystkich zainteresowanych. Stronę internetową pokazuję na ekranie wraz z adresem mailowym, żebyście wiedzieli, gdzie pisać. Jeszcze tylko przypomnę, że właśnie to będzie tak, że wszystko dostaniecie po 15 września, tak? Wszyscy ci, którzy zapisują się na kurs, dostaną wszystkie materiały i zaproszenie na Zoom około 15 września. Właściwie to tyle. Jeszcze raz dziękuję Wam za komentarze, za to, że piszecie do mnie i jesteście zainteresowani czytaniami i pytacie o różne rzeczy. I to jest bardzo budujące i zawsze mi pomaga w mojej pracy, także to jest naprawdę świetna sprawa. Życzę wszystkim bardzo udanego września i zaczynamy czytania. Witam wszystkie raki w czytaniu na wrzesień 2021. Zaraz zobaczymy, jaka tutaj jest główna energia dla Was, co tutaj jest istotne. Okay. To będzie środkowa karta. Ta. Rycerz buław. Mamy i powietrze, i ogień, tak? Czyli też podjęcie działania, takie ciśnienie, że tutaj jest coś do zrobienia. To są pomysły, to jest kreatywność, to jest chęć wypracowania sobie jakiejś kariery może, to może być romans, to może być osoba też w Waszym życiu, która jest gdzieś blisko. Ktoś, kto może się pojawić, nie musi to być kochanek czy kochanka, to może być przyjaciel, jakaś osoba, która wejdzie do Waszego życia. Wcześniej nie było, tak? Albo ktoś, kto z przyszłości przyjdzie. Zobaczymy, co jeszcze karty z drugiej talii nam dodadzą do tego. Ok. Talię już wcześniej pasowałam, teraz jeszcze tak poruszymy energię. Poprosimy o 8 kart dla raków na wrzesień. Zaraz jeszcze przetasuję ostatni raz. I już. Okej, to co odchodzi? To, co przychodzi. Buławy. Miecze. Kielichy. Monety. Nadzieje, obawy. I wynik. Bardzo prosty rozkład. Tutaj mamy królową mieczy w tle. No,
bardzo dobrze, tak? To jest ktoś, kto tutaj potrafi być dyplomatyczny. To tak jakbyście mieli wokół siebie doradcę, kogoś, kto widzi i mówi i nie obawia się niczego w sensie mówienia, tak? Nie obawia się powiedzieć rzeczy, które są może niekomfortowe, ale też potrafi tak jakby podtrzymać na duchu czasem. Może to być osoba, może to być kobieta, osoba samotna, na przykład ktoś, kto daje tutaj wsparcie, ale nie tylko. Może to być też ktoś, z kim może pójdziemy na udry. Czytanie jest ogólne, jak wiecie, więc tutaj różnie. Mamy mężczyznę, można tak powiedzieć, i tutaj w otoczeniu taką żeńską energię. Zobaczymy, co tutaj dalej się nam ujawni. Królowa, buław. Znowu mamy ogień, tak? Czyli mamy sytuację, kiedy nie ma waszego żywiołu jeszcze w tej chwili, przynajmniej nie widzimy. Jak to zrobić, żeby ta kamera lepiej działała? O. Mamy tą królową buław, która potrafi tutaj tak jakby dostać to, czego pragnie. Ona może być przebiegła. Może być kimś, kto potrafi podejść drugiego człowieka i uzyskać wszystko to, czego chce, czyli tak może zmanipulować. Ale niekoniecznie to musi być coś złego. To może być ktoś, kto jest już w waszym życiu obecny, kto potrafi też pokierować wami. To jest żeńska energia. Żeńska energia to jest woda ognia, tak? Czyli mamy tutaj ten zapał, ogień i chęć przeżywania życia w sposób bardzo kreatywny. I wraz z tym rycerzem myślę, że tutaj to może być taki zespół. Mogą to być właśnie ludzie wokół was, albo zespół, w którym wy jesteście, albo chcecie się znaleźć. To może być też wasz partner lub partnerka. Spod znaków ogniowych, czyli strzelec, to może być lew albo baran, tak? Tutaj mamy w przyszłości 8 monet, czyli jakaś współpraca, praca. Wręcz powiedziałabym, że tutaj potrzeba coś dopracować, tutaj trzeba włożyć ręce i się ubrudzić, żeby zdobyć tutaj więcej jakby pieniędzy, czy ustabilizować się w realności, bo to jest manifestacja, tutaj monety to jest materia. To nie musi być koniecznie, to nie muszą być koniecznie pieniądze, finanse, to może być też materia w sensie takiego wypracowania sobie, dopracowania szczegółów, które są konieczne do tego, żeby to życie wasze wyglądało szczęśliwie, było szczęśliwe i takie dostatnie, bo 8 monet to już jest poza piątką, czyli wchodzimy już w tą drugą część, bliżej dziesiątki niż asa. I tu czasami następuje takie zmęczenie, bo to też może być rutyna. I to często jest rutyna. Idziemy do pracy na 8, 9, jakąkolwiek, kończymy wieczorem. I to może być męczące, więc dla niektórych to może być właśnie tak, że już jest po urlopie i z powrotem jestem tu, gdzie jestem. No i to jest męczące. I wtedy poszukujemy takiego hobby, czy czegoś, co pozwala nam zobaczyć w życiu tą magię jeszcze, oprócz tego, że trzeba tylko pracować, tak? Tu w pozycji buław pojawia się nam as kielichów. Bardzo piękna energia potencjału, miłości, czegoś, co możemy, to coś, co możemy wykorzystać. To jest tak jakby dane nam tutaj, tak jak mówiłam, może to być coś nowego, zapalenie się do nowego projektu, może to być hobby, może to być coś na stałe, ale to jest dopiero początek. Mamy asa kielichów, czyli to jest zakochanie się w czymś albo takie nagłe olśnienie, że tam włożę swoją energię, swoje serce i to lubię, czy chcę robić. I tutaj jakieś możliwości mogą się otworzyć twórcze dla was. Czy to w karierze właśnie, czy to w takim kreatywnym życiu. Może to być właśnie spotkanie i romans, bo mamy tutaj królową, tutaj rycerza i tu pomiędzy wami jest ten as kielichów. Mamy tutaj niejakie zakochanie. A w czym? No to sami wiecie, tak? Bo każdy zna swoją sytuację. Jeśli kochacie partnera, to właśnie może być to. I tu takie odświeżenie, taki nowy start. Każdego dnia można startować. Tutaj 6 kielichów i tak jak mówiłam,
To może być przeszłość, ktoś, kto przychodzi do Was z przeszłości. To mogą być też wspomnienia radosne z dzieciństwa. To może być praca, bo tutaj mamy też tą pozycję. Możemy tutaj popatrzeć na to, że to może być praca związana właśnie z przeszłością, albo wrócicie do pracy, do której, gdzie wcześniej już byliście w niej. Albo będzie to komunikacja od kogoś, kto może, o kim już zapomnieliście, ktoś, kto chce wrócić może do waszego życia. Spotkanie na ulicy kogoś właśnie ze szkoły albo z poprzedniego miejsca, w którym mieszkaliście. Tak, takie spotkanie z przeszłością dla was. Nie w sensie takim, że to będzie spotkanie z przeszłością, że jakby powrócicie, zatoczycie koło i będzie to samo, tylko w sensie takim, że coś z przeszłości będzie miało wpływ na we wrześniu na was, na to, co się dzieje, czyli możecie wrócić do poprzedniego miejsca, w którym mieszkaliście, tak? I poczuć, że tutaj jest moje miejsce i tutaj będę tworzyć swoją karierę, tutaj będę tworzyć swoje życie teraz. Może wam towarzyszyć wasz partner i może macie właśnie jakiś kreatywny pomysł, który chcecie zrealizować i trzeba będzie włożyć w niego dużo pracy. To taka historia też tutaj może się rozegrać. Trójka mieczy. Jakieś trudne doświadczenie tutaj w związkach, w sensie, że czujecie się w jakiś sposób zranieni. Tutaj może chodzić o różne związki. To nie tylko chodzi o związki te najbardziej intymne z partnerem. Tu może chodzić też o jakąś zdradę, że czujecie się może zdradzeni przez przyjaciela, może przez system, właśnie, że rodzina, tutaj się może ktoś odwrócił. Tutaj może być poczucie, że nie wszystko zostało zrobione czy powiedziane. Pamiętajmy, to są miecze, tak? Tutaj też możemy to przeczytać, że to już jest ostatnia, tak jakby ostatnia informacja, która w jakiś sposób pozwala wam na to odejście właśnie, na przejście, na przykład powrót do miejsca zamieszkania, w którym wcześniej mieszkaliście, tak? To pozwala wam podjąć działania i akcje i zobaczenie, że możecie tutaj wykorzystać jakieś doświadczenie z przeszłości albo możecie powrócić do ludzi czy współpracować z ludźmi z przeszłości, z którymi było wam dobrze wcześniej. Co dalej? Sześć buław. No tutaj mamy zwycięstwo. To jest pozycja monet i tutaj mamy zwycięzcę, tak? To jest takie zwyciężenie. To jest takie, mam wrażenie, nieprzywiązywanie się do materii, nieprzywiązywanie się do tego, ile dostanę za mój projekt. Tutaj ważne jest pokonanie swoich słabości. To jest ważne wejście w równowagę, bo tutaj mamy szóstkę. Wszystkie szóstki mówią o równowadze i co ciekawe, tutaj mamy wodę i tu mamy ogień, tak? Więc to jest taka informacja, że jesteście w stanie już na samym początku połączyć jakieś właśnie uczucia z twórczością, też z myślami i z tym, co chcecie w swoim życiu teraz stworzyć. Mamy właściwie wszystkie żywioły na stole. Nie mamy wielkich arkan i to mówi o tym, że to są takie nasze codzienne spotkania z życiem, tak? I we wrześniu będziecie właśnie mieli całkiem sporo. No, mamy teraz wielkie arkana, bo mamy wisielca. I to są nadzieje i obawy. I chodzi o to, żeby na razie przyjrzeć się temu. To jest nadzieja na to, że teraz z perspektywy odwrócenia się, może za siebie, przyjrzenia się wszystkiemu, co wcześniej się działo i takiego zatrzymania, jesteśmy w stanie zobaczyć naszą przyszłość, czy w ogóle jakby uspokoić tą energię, tak? Żeby tutaj nie pędzić nigdzie, bo to nie chodzi o to, żeby pędzić. Tutaj raczej jest w powrocie do przeszłości jest jakaś stabilność, jakaś taka rutyna, wejście w taką podwójną czwórkę, bo ósemka monet to jest ułożenie takich dwóch kwadratów, tak, które nakładają się na siebie. To jest stworzenie sobie życia w takiej rutynie, nowej zupełnie.
Czemu tak mówię? Dlatego, że ten rycerz tutaj ma ochotę podjąć jakiś projekt i to jest tutaj takie ciśnienie i chęć wejścia w równowagę, bo to też jest szóstka, w sensie takim, że w Tiferet na drzewie życia. Więc mamy szóstkę, szóstkę i rycerza i to jest takie właśnie wchodzenie w balans. Jednocześnie mamy nowe perspektywy i wzrost, zrozumienie, kim jestem, do czego dążę. Poprzednie doświadczenia, być może bolesne, to jest też budowanie siebie. I myślę, że macie tutaj szansę we wrześniu popatrzeć na swoje życie właśnie z tej perspektywy. Dajcie sobie czas, zróbcie sobie medytację, zobaczcie, jak przeszłość buduje was. Dajcie sobie chwilę na refleksję, tak przynajmniej macie w nadziejach, że będziecie mieli wreszcie tą chwilę na refleksję i na wzrost, bo hangman, czyli wisielec, który tutaj jest, ma numer 12 i po skróceniu jest to trójka, tak? Mamy tutaj trójkę, właśnie, trójkę mieczy. I to jest też, może być refleksja, to jest zrozumienie, co się dzieje w moim życiu, dlaczego tutaj poczułam jakieś zranienie i że w związku tutaj jest, czy w związkach międzyludzkich jest tak, a nie inaczej. Zobaczmy, co tutaj mamy. No, tak jak mówiłam, nowość jest as monet. Czyli nowy projekt, nowa szansa, nowy potencjał. Tu jest coś, co będziecie mogli rozwijać bardzo twórczo, bardzo kreatywnie. Jakiś pomysł być może właśnie się już tutaj gdzieś rodzi w was i będziecie chcieli go realizować. Będziecie chcieli tutaj zmienić totalnie swoją karierę, bo mamy też asa. Dwa asy to jest taka moc i tutaj to jest wasz żywioł, więc myślę, że będziecie bardzo mocno zaangażowani w jakiś swój osobisty projekt, albo przynajmniej będziecie sobie planować, czy zobaczycie potencjały w takim osobistym spełnieniu, tak? Może nie wszyscy, dla innych to może być tutaj zawód miłosny. Ale nie myślę, żeby to było coś takiego, z czego nie da się wyjść. Tutaj raczej chodzi o to, że będzie to doświadczenie. Gdybyście weszli w jakiś romans, to myślę, że zakończy się on złamaniem serca. Natomiast będzie to wasze doświadczenie, które możecie wykorzystać w przyszłości, kiedy będziecie wchodzić w kolejny związek. To będzie taki faktor, taka informacja dla was właśnie, że tutaj trzeba wiedzieć, czego się chce i być osobą taką, która rozumie swoje potrzeby, tak? Tych scenariuszy może tutaj być więcej, więc tutaj nie będę tego przedłużać. Zobaczymy jeszcze na tą trójkę mieczy. Dołożymy jedną kartę. Zobaczymy, co nam tutaj chce jeszcze wyjaśnić tarot. Jak ta trójka mieczy może być jeszcze dodatkowo odczytana. No, poczucie biedy, tak? Poczucie biedy, że no, coś się nie udało, coś nie wyszło, że tutaj mieliśmy może nadzieję, że coś tutaj będzie, no ale nie ma. To może być też zmiana, zejście z piedestału albo to jest też takie, to może być też strata na przykład dochodu jakiegoś i poczucie, że nie mam i mi brakuje, tylko warto byłoby popatrzeć na to, czy siebie czasem nie oszukujecie. Bo tutaj jeszcze doszła nam siódemka mieczy, tak? Tutaj jest za dużo myśli i takiego wchodzenia w taką energię niedostatku. Z tym to raczej skończyłabym, bo raczej wejście w energię sukcesu, w sensie takim poczucia, że to, co mam, mi wystarcza i jestem w tym miejscu, a nie w innym, akceptuję to i idę z prądem, nie pod prąd. Bo im więcej się nakręcamy negatywnie, tym więcej tej negatywnej energii do nas spływa, także raczej zmieniłabym tutaj. Jeszcze mam ochotę zapytać o tego wisielca. Dziesiątka mieczy. No,
tutaj się kończy coś, definitywnie się coś kończy i coś zaczyna, więc to tutaj zawieszenie i taka refleksja jest Wam ogromnie potrzebna. Zrobienie podsumowania i takie zebranie tych wszystkich myśli do kupy, oczyszczenie umysłu finałowo i to jest taka nadzieja, że koszmar jakiś się kończy i spojrzenie na to z perspektywy czasu na pewno przyniesie Wam ulgę. Także perspektywy nowe już są, bo leżą na stole dwa asy. Zwycięstwo tutaj w Waszych, jeśli macie projekty jakieś, czy w takim przemyśleniu, dokąd na przykład iść, gdzie się zatrudnić, gdzie ja się tutaj przenoszę, czy nie przenoszę. Wszystko zależy osobiście od każdej indywidualnej oczywiście sytuacji. Jest tu jeszcze pod spodem karta transformacji, czyli śmierci. Myślę, że to też jest ważne, żeby oczyścić też swoją przestrzeń, żeby zrobić porządki. Ta królowa mieczy jest bardzo dobra w tym. I tutaj Wasz umysł też potrzebuje oczyszczenia. Także możecie sobie zafundować we wrześniu taki czas refleksji. Jeśli ktoś ma czas i chce, to może sobie na przykład zrobić medytację, pojechać nawet na jakąś taką sesję z jogą gdzieś na 3 dni, jeśli taka jest możliwość. Jeszcze mamy resztkę lata. Zobaczymy jeszcze, co karty nam tutaj karta wyroczni jedna doda. No i zakończymy czytanie. Prosimy jedną kartę na zakończenie dla raków. Będzie ta. No i mamy Panią Słoneczko. Ups. Pani Słoneczko pokazuje się jako ktoś, kto jest pozytywnie zakręcony, nastawiony, która widzi możliwości. Tutaj mamy numer tej karty 17. Trochę mi przypomina to Słońce i też gwiazdę, tak? I to jest taka nadzieja. Nadzieja na spełnienie, na nowe słoneczne dni. Nawet jeśli idziemy w stronę jesieni i kończy się to lato, to życie nasze może nabierać pięknych kolorów. Także ta pani, panienka słoneczna tutaj mówi o tym, że nadchodzi czas właśnie twórczy, bardzo promienny, myślę, że dla wielu z Was. Jeszcze powiem, co tutaj autorka dodaje do tego, co powiedziałam. I mówi o tym, że to są energie odwagi, jasności i słońca. Kończy się czas, kiedy może było trudno dla niektórych z Was. Przychodzi czas takiej właśnie twórczej energii. Ta tutaj pani nasza, panienka Sunshine, czyli słoneczna panna, wznosi się do nieba. Jej włosy tak świecą i są tak jasne. Jej sukienka też wygląda bardzo tak, jakby była jakimś budynkiem. Ona przychodzi właśnie z takiego ciemnego miejsca, bo mamy tutaj też księżyc, który widać na dole tym budynku, w tym miejscu. I myślę, że to jest przyjście z takiego ciemnego miejsca, z takiego czarnego zakątka, gdzie nie było światła. I ona tutaj teraz lubi tą energię tego życia i podąża w stronę wszechświata ze swoimi pomysłami. Ona skupia swoją intencję na pozytywnych aspektach życia i jest tutaj w stanie osiągnąć jasność umysłu. To dokładnie tak, jak mamy tego wisielca, który jest w nadziejach i obawach. Zostawiamy tutaj te strachy wszystkie i nocne zmory za sobą. To światło pomaga tutaj jakby przyjść do siebie tym wszystkim, którzy czuli się przygnębieni przez ostatni czas. Ok, to tyle dla Was na wrzesień. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę bardzo udanego września i pozdrawiam. Do następnych czytań.